Miały być alternatywą dla tradycyjnych papierosów. Gdy wchodziły na rynek, reklamowane były jako sposób na rzucenie nałogu. Teraz pali się ich niezliczone ilości. Nie tylko negatywnie wpływają na zdrowie, ale stwarzają też problem, kiedy są już zużyte. Nie wszyscy wiedzą, że e-papierosy to odpady niebezpieczne, które nie mogą trafiać do odpadów zmieszanych, bo mogą się zapalić. Magda Sincewicz. Każdy ma prawo popełnić błąd. Prawidłowo powinno to tak wyglądać. Miejsca takie jak to, Centrum Edukacji Ekologicznej w Gliwicach, uczą, jak prawidłowo powinna odbywać się segregacja odpadów. Warte przypomnienia są wszelkie zasady, ze szczególnym uwzględnieniem tych dotyczących odpadów niebezpiecznych, jak na przykład baterie. Każda z baterii posiada substancje niebezpieczne, toksyczne dla środowiska, dla ludzi. Z tego względu jest to odpad zaliczany do frakcji odpadów niebezpiecznych i powinien zostać wyrzucony, przywieziony do PSZOK-u, czyli do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, bądź zdeponowany w zbiórce elektroodpadów. Tymczasem nie zawsze tak się dzieje. Jednorazowe e-papierosy posiadają lit zawarty w bateriach, a to już palący problem. I one w momencie rozszczelnienia, które może dojść po chociażby najechaniu na nie ładowarką, dochodzić do mikrowybuchów, które spowodują zapłon. Także ten problem będzie narastał wraz ze wzrostem ilości tych e-papierosów, który w ostatnim okresie czasu jest bardzo duży i zarówno zakłady takie jak nasze mogą stanąć przed problemem niekontrolowanych pożarów, tak i kwatery, na które te e-papierosy trafić nie powinny, ale mimo wszystko może się to zdarzyć. Akurat w przypadku e-papierosów nie dla wszystkich jest oczywiste, że to odpady niebezpieczne, które nie mogą trafiać do śmieci zmieszanych. Z tego co wiem, to nie do śmietnika, a jak wiemy, wszyscy lądują wszędzie. Zanim jednak to się stanie, trafiają do naszego organizmu, wywołując nieodwracalne skutki. Wdychany aerozol po pierwsze zawiera nikotynę, a więc substancję bardzo mocno uzależniającą i to jest to samo, co się dzieje z tradycyjnymi papierosami, ale poza nikotyną zawiera również substancje chemiczne, które mają negatywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy oraz na układ oddechowy. Także te substancje powodują uszkodzenie tkanki płuc, jak również uszkodzenie naczyń krwionośnych. E-papierosy wypalone przez palacza trują nie tylko jego, ale nas wszystkich, wyrzucane w nieodpowiednich miejscach, zatruwając środowisko.